Witajcie kochani, Agoda, Przymierze Miłosierdzia w Warszawie. Rozpoczynamy kolejny tydzień, mamy poniedziałek. Jak wiadomo, wszyscy kochamy i lubimy poniedziałki, dlatego rozpocznijmy ten nowy tydzień razem z naszym Panem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który jesteś miłością, ja Cię zapraszam, Panie, do tego tygodnia. Zapraszam Cię, Panie, do tego, żeby ten tydzień był święty, tak jak każdy dzień naszego życia. Żeby był uświęcony Twoją obecnością, Twoją miłością i Twoim światłem. Proszę Cię, Panie, żebyśmy dzisiaj w trakcie rozważania tego słowa i czytania, żebyś Ty, Panie, był z nami i nas oświecał. Przyjdź, Duchu Święty. Posłuchajcie, kochanie, Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 6, wersety od 6 do 11. W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał, a był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli, rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: pytam was, czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle? Życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy wokoło po wszystkich, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. I uczynił to, i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, co by uczynić Jezusowi. Oto Słowo Boże. Kochani, jeżeli byliście wczoraj w kościele na mszy świętej, to na pewno pamiętacie, że wczoraj Pan Jezus uzdrowił głuchoniemego, otworzył mu uszy. Dzisiaj Pan Jezus uzdrawia osobę, która miała uschłą prawą rękę, czyli tą rękę, która jest dominująca, którą robimy prawie wszystko. Zapewne każdy z was coś kiedyś w życiu złamał i miał jakąś kończynę nie do końca sprawną. Ja 2 lata temu złamałam rękę, i lewą rękę co prawda, ale to było takie bardzo duże utrudnienie w codziennym życiu. Potrzebowałam jakiejś drugiej osoby do tego, żeby mogła mi się ubrać, założyć buty. No i wiele takich podstawowych czynności niestety nie mogłam wykonać sama. I tutaj mamy właśnie człowieka, który miał uschłą prawą rękę. I Pan Jezus właśnie w ten dzień szabatu lituje się nad nim i postanawia go w ten dzień uzdrowić. Niestety są wokoło ludzie, którzy czyhają na każdy błąd Jezusa, na każdy jakiś jego krok, który jest wbrew tam panującym wcześniej zasadom i regułom. I między innymi właśnie mamy ten szabat, czyli taki dzień odpoczynku, dzień, w którym tak, nic nie wolno było robić. I bardzo się nie podobało faryzeuszom, tak jak to czytamy dzisiaj, że Pan Jezus tego dnia uzdrawiał. I właśnie tutaj Pan Jezus zadaje pytanie, tak, wszystkim ludziom. Czy wolno życie ocalić, czy zniszczyć? I nikt na to pytanie nie odpowiada. Nikt jakoś nie ma odwagi do tego, żeby cokolwiek powiedzieć. I Pan Jezus taki rozczarowany patrzy wokoło na wszystkich i w końcu sam mówi temu człowiekowi, żeby wszedł na środek, wyciągnął rękę i tę rękę uzdrawia, tak? Czyli ocala kolejne życie. I odpowiedzią na to wydarzenie jest zniszczenie życia, bo faryzeusze wpadają w szał i zastanawiają się, co by uczynić Jezusowi, tak? Czyli jakby go zabić, jakby go zgładzić. I tak się zastanawiałam nad tym, jak my spędzamy niedzielę, jak my spędzamy ten dzień święty. Ten dzień, który właśnie powinniśmy oddać chwałę Bogu, powinniśmy jakoś szczególnie z Nim przebywać, z Nim, z drugim człowiekiem, świętować, uwielbiać Go, życie ocalić, tak, nie zniszczyć. No i mam dla Was taką propozycję, żebyście tak pomyśleli chwilkę, jak spędziliście wczorajszy dzień, tak, wczorajszą niedzielę. Jak to było? Czy przypadkiem jakiegoś życia nie zniszczyłam wczoraj? Czy może kogoś wczoraj o kimś czegoś źle nie powiedziałam? Czy kogoś nie zabiłam językiem? Czy jakimiś nawet złymi myślami? Czy raczej właśnie starałam się to życie drugiego człowieka ocalić? Jak właśnie spędziłam wczorajszą niedzielę? Czy ona była na chwałę Pana? Czy była tym szczególnym dniem? Czy była tym dniem, kiedy szczególnie starałam się czynić dobrze, być bliżej Boga i być prawdziwie Jego córką? Możemy się na koniec jeszcze chwilkę pomodlić. Panie Jezu, ja dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty chcesz życie ocalić, że Ty chcesz dobrze czynić. I proszę Ci, Panie, żebyśmy poznając Cię w tym Słowie,
żebyśmy coraz bardziej do Ciebie upodobniali, coraz bardziej chcieli być tacy jak Ty, być prawdziwie do Ciebie podobni. Proszę Cię, Panie, żebyś nam pomagał właśnie kroczyć za Tobą, naśladować Ciebie i być Ciebie godnymi, być prawdziwie Twoimi dziećmi. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Życzę Wam, kochani, dobrego tygodnia. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco.